Niech wykaże się w swoim nienagannym postępowaniu uczynkami dokonanymi z łagodnością właściwą mądrości. Natomiast jeżeli żywicie w sercach waszych gorzką zazdrość i skłonność do kłótni, to nie przechwalajcie się i nie sprzeciwiajcie się kłamstwem prawdzie. Mądrość zaś zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój. Oto Słowo Boże. Nie sta
stawiali Cię oponu swemu, lecz jeśli Cię kto uderzy w prawo, wyjdzie wraz z prawem i drugim. Daj temu, kto Cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od Ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja Wam powiadam, miłujcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Tak będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi. I On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Moi drodzy, wszyscy wiemy, że okazją, która nas dzisiaj gromadzi przy ołtarzu w królewskiej katedrze na Wawelu, jest inauguracja 700-letniej rocznicy urodzin w Kowaru na Kujawach króla Polski Kazimierza Wielkiego, pochowanego tu właśnie, w katedrze, we wschodniej nawie, dosłownie kilka metrów od głównego ołtarza. Spoczął w nagrobku ufundowanym prawdopodobnie przez swoją siostrę, a matkę jego następcy Ludwika Węgierskiego, Elżbietę z Łokietków, zwaną starszą królową Polski. Pełniła bowiem w Krakowie funkcję regentki w imieniu syna przebywającego raczej na Węgrzech niż w Polsce. Swoją obecność w tym miejscu dostojnym, ważnym i symbolicznym dla każdego Polaka król Kazimierz ogłasza już na wejściowych, żelaznych drzwiach do katedry swoistym podpisem, wielokrotnie powtórzonym w kształcie litery K. Kazimierus, uwieńczonej symboliczną koroną. To tylko te pamiątki o Kazimierzu Wielkim widoczne w królewskiej katedrze. Trzeba jednak pamiętać, że to również on wybudował na Wawelu prawdziwy królewski gotycki gród, którego fragmenty pozostały do dziś. Przypominając, że to właśnie on zastał troskę drewnianą, a zostawił murowaną. Tak bywa, że po wielkich dokonaniach ludzkich, po wiekopomnych dziełach utrwala się w zbiorowej pamięci jakieś ich trafne określenie, które stanowi klucz do odczytania całości. Król Kazimierz zastał Polskę drewnianą, skleconą z fragmentów jej terytoriów, powiązaną nietrwałym spoiwem sojuszy, zagrożoną przez roszczenia łapczywych sąsiadów i siłę także militarną Rosji. Stan ten dotyczył jednak nie tyle budowy, ale kondycji całego państwa, dopiero co jako tako postawionego na nogi przez króla Władysława Łokietka
po długim okresie rozbicia dzielnicowego. Marszałek Józef Piłsudski powiedział kiedyś, że Polacy tylko Kazimierzowi z dynastii Piastów nadali tytuł Wielkiego.